Jarosław Kaczyński nie udzielał się ostatnio w mediach. Jednakże mimo tej tragedii, która wydarzyła się w Gdańsku, teraz wyszedł z ukrycia i skomentował całą sprawę. Zamieścił również nekrolog, który ukazał się w dzisiejszej prasie. To poruszający gest ze strony prezesa PiS. Jarosław Kaczyński jako prezes partii, która rządzi krajem, nie mógł przejść obojętnie obok tak wielkiej tragedii, jaka wydarzyła się w Gdańsku. Przed światełkiem do nieba w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stało się coś strasznego. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został kilkukrotnie ugodzony nożem przez napastnika i pomimo ciężkiej operacji, zmarł kilka godzin po ataku. Smutek po śmierci Pawła Adamowicza. Wielki smutek i ból zapanował w całej Polsce z tego powodu. Nawet kwota, jaką udało się zebrać tego dnia, nie cieszyła tak mocno, jak rok temu. Przez tę całą sytuację Jurek Owsiak z własnej woli przestał pełnić funkcję prezesa Fundacji WOŚP. Także jeden z najbardziej znanych wolontariuszy, Łukasz Berezak, zrezygnował po tej wiadomości. Wobec tego wszystkiego nie mogli przejść obojętnie politycy opozycji oraz partii rządzącej. Mimo sporów, jakie wciąż toczą, chociaż na chwilę się zjednoczyli i solidarnie wyrazili wsparcie rodzinie zmarłego. Prezes Jarosław Kaczyński wypowiedział się na ten temat i poprzez Beatę Mazurek podał do informacji publicznej komunikat: wyrażam wielki ból po tragicznej śmierci na skutek zbrodniczego zamachu na pana Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Solidaryzuję się z rodziną i wyrażam głęboki żal z powodu śmierci męża, ojca i brata, powiedział Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński i jego miły gest. Dziś mogliśmy zobaczyć kolejny miły i wzruszający gest prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Gdy zobaczyli to wyborcy PiS, oniemieli ze wzruszenia. W gazetach zamieścił on nekrolog o Pawle Adamowiczu. W Rzeczpospolitej, Dzienniku Bałtyckim oraz Gazecie Polskiej codziennie możemy przeczytać, i filmem, 14 stycznia 2019 r. Zginął tragicznie świętej pamięci Paweł Adamowicz. Przez 20 lat prezydent Gdańska, działacz opozycji demokratycznej. Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego męża, ojca i brata. Niech odpoczywa w pokoju, czytamy w nekrologu, który zamieścił Jarosław Kaczyński. To mocno zaskoczyło dzisiejszych czytelników gazet, ale jest to z pewnością miły gest prezesa Prawa i Sprawiedliwości. On, jak i inni politycy, wyrazili wielki ból i współczucie po stracie tego polityka. Wielu z nich przyszło na mszę poświęconą jego pamięci w katedrze, którą celebrował kardynał Stanisław Nycz.
Apelował on o pojednanie w obliczu takiej tragedii. Na mszy był m.in. premier Mateusz Morawiecki. We'll be right back.